Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Witamy pana prezydenta, witamy wszystkich gości, witamy dziennikarzy, wszystkich państwa, którzy zechcieliście uświetnić swoją obecnością dzisiejszy ważny dzień. Kiedy 186 lat temu w Dolinie Rzeki Pilicy hrabia Ostrowski fundował Tomaszów Mazowiecki, opierał jego funkcjonowanie i rozwój o przemysł i przedsiębiorczość. Przez ponad 100 lat ten model doskonale się sprawdzał, miasto rozkwitało i teraz po stagnacji lat 90. Tomaszów Mazowiecki ożywa na nowo. Znowu to miasto zaczyna żyć, zaczyna przyciągać inwestorów, czego dzisiejsza uroczystość jest wyraźnym dowodem. To ważny dzień dzisiaj dla Tomaszowa, dla jego mieszkańców, ale także dla polskiego sportu. Dlatego bardzo się cieszymy, że swoją obecnością zaszczycił nas pan prezydent Andrzej Duda. Witamy panie prezydencie raz jeszcze. W tym ważnym dniu są z nami także pan poseł Marek Matuszewski, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sejmie. Witamy pana posła. Poseł Robert Telus. Poseł Waldemar Buda. Jest z nami także pan poseł Rafał Wójcikowski. Poseł Grzegorz Wojciechowski. Senator Rafał Ambrozik, pan minister Paweł Sałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Witamy. Jest z nami Piotr Nowacki, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Nie mogło zabraknąć generała brygady Stanisława Kaczyńskiego, dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Witamy przedstawicieli armii. Marszałek województwa łódzkiego, pan Witold Stępień. Witamy. Jest także wicemarszałek województwa łódzkiego, pan Dariusz Klimczak. Członek zarządu województwa łódzkiego, pani Joanna Skrzydlewska. Dzień dobry, witamy. Pan Mirosław Kukliński, starosta powiatu tomaszewskiego. Jest także, co oczywiste, gospodarz dzisiejszej uroczystości, pan Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Witamy panie prezydencie. Pozwolą państwo, że przywitamy również środowisko sportowców, no bo to dla nich i o nich dziś będziemy mówić sporo. Są z nami olimpijczycy, pan Zbigniew Brudka. Witamy. Jaromir Radke, tomaszowianin. Pani Stanisława Wąchała, która swoje laury osiągała pod nazwiskiem Stanisława Pietruszczak. Jest pani Luiza Złotkowska. Witamy. Pan Paweł Abratkiewicz. Witamy. Cieszymy się, że są z nami przedstawiciele świata trenerskiego z panem Wiesławem Kmiecikiem na czele. Witamy panie trenerze. Jest z nami także pan Kazimierz Kowalczyk, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Jest dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, pan Waldemar Wędrowski. Z zaprzyjaźnionych piekar śląskich przyjechała pani prezydent Sława Umińska-Duraj. Pani prezydent, witamy. Wiem, że przywiozła pani ze sobą jeszcze kilkoro gości z piekar, więc serdecznie witamy ich wszystkich. Są także oczywiście przedstawiciele samorządowców, burmistrz, wójtowie, radni, dziennikarze, ale jeszcze proszę pozwolić mi przywitać pana Ryszarda Stąpura z firmy Rozabud, która będzie realizowała przedsięwzięcie. Bardzo serdecznie witamy państwa dzisiaj wszystkich tutaj w Tomaszowie Mazowieckim. Przekazuję głos gospodarzowi. Bardzo proszę.
A tak, oczywiście, panie prezydencie, zanim poproszę na scenę, jeszcze film, który pokaże rozmiar inwestycji, a także jej zakres, koszty i to wszystko pięknie zobrazuje. Bardzo proszę. Historia toru lodowego w Tomaszowie Mazowieckim sięga roku 1968, kiedy podjęto decyzję o budowie tego typu obiektu przy ulicy Strzeleckiej. Najpierw był on naturalnie, a później sztucznie zamrażany. Przez lata obiekt przechodził szereg remontów. Ostatnio, w 2014 roku, wykonano modernizację maszynowni. Nadal jednak brak zadaszenia stanowił duży problem. Po udanych Mistrzostwach Polski, które odbywały się w Tomaszowie w grudniu 2015 roku, temat budowy hali powrócił na nowo, a już w marcu bieżącego roku Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ogłosił przetarg na budowę zadaszonej areny lodowej. Projekt znalazł się w programie inwestycji strategicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przetargu wzięło udział 9 firm, a najlepszą ofertę złożyła firma Rosa Bud. Prace projektowe trwały 3 miesiące, a roboty budowlane trwać będą w sumie około 10 miesięcy. Kubatura budynku wyniesie 292 tysiące metrów sześciennych, a konstrukcja stalowa dachu będzie ważyła aż 850 ton. Do budowy areny lodowej wykorzystanych zostanie 3000 metrów sześciennych betonu. W obiekcie znajdą się lodowisko wewnętrzne, boisko wewnętrzne wielofunkcyjne, m.in. do hokeja, korty tenisowe, trybuny stałe i rozkładane, sale konferencyjne i siłownia. Obiekt będzie przystosowany do organizowania zawodów sportowych łyżwiarstwa szybkiego rangi krajowej i międzynarodowej, m.in. Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Będzie również spełniał wymogi związane z organizacją koncertów czy wystaw. Arena będzie mogła pomieścić około 10 tysięcy widzów. W okresie zimowym uruchamiana będzie również tradycyjna ślizgawka dla mieszkańców. Tor lodowy pozostanie w obecnym miejscu, a także wykorzystana zostanie istniejąca maszynownia. Wartość inwestycji to 47 milionów 601 tysięcy złotych. Budowa powinna zakończyć się wiosną 2017 roku. Muszą państwo przyznać, że istotnie imponujące. To już teraz mogę prosić pan prezydent Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo proszę o zabranie głosu i wniesienie mikrofonu. Pan prezydent radzi sobie w każdej sytuacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, szanowni państwo parlamentarzyści, państwo samorządowcy, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za przybycie, za to, że możemy się tym wyjątkowym, pięknym dniem wspólnie cieszyć. Szanowny panie prezydencie, tak się składa, że wiele ważnych dni przeżywamy razem. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze, ale bardzo się cieszę, że nie tylko nasze osobiste, ważne dla nas dni przeżywamy razem, ale coraz częściej zaczynamy przeżywać razem ważne dni dla Polski. Bowiem to spotkanie dzisiejsze poświęcone jest wmurowaniu kamienia węgielnego pod pierwszą w Polsce krytą wielofunkcyjną halę lodową. To obiekt, na który czekają sportowcy, ale czekają również mieszkańcy Tomaszowa, powiatu tomaszowskiego, ale całego województwa, całego regionu. Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważny jest to obiekt dla promocji miasta, dla promocji powiatu, ale przede wszystkim, jak bardzo jest on potrzebny polskim sportowcom. Szanowni państwo, otóż jakiś czas temu w moim gabinecie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział trenerzy, sportowcy, między innymi nieżyjący już pan Bogusław Drozdowski, będący dzisiaj na sali pan trener Kmiecik, pan trener Wiesław Kmiecik i jeszcze wielu innych. Prosili bardzo, aby skonstruować jakieś, stworzyć, zbudować jakieś, jakiekolwiek zadaszenie, jakąkolwiek wiatę, aby mogła ona osłaniać sportowców, trenujących sportowców przed deszczem, wiatrem, czasami
a może nawet często śniegiem. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo to Wy przynieśliście pierwszą inspirację do tego, aby podjąć to trudne działanie, ale jakże potrzebne, budowy pierwszej w Polsce hali lodowej. Proszę Państwa, Tomaszów Mazowiecki, moje kochane miasto, podobnie jak cała Holandia, nie leży w górach, ale podobnie jak Holendrzy, Tomaszowianie bardzo kochają łyżwiarstwo i łyżwy. Nie znajdziecie Państwo domu, w którym nie byłyby łyżwy, panczeny, hokejówki czy figurówki. Praktycznie w każdym domu co najmniej jedna para na pewno jest, gwarantuję to Państwu. I tak samo jak licznie przez prawie pół wieku przychodziliśmy na ślizgawkę jeździć na łyżwach na stary tor lodowy, tak jestem pewien, jestem przekonany, że równie licznie albo jeszcze bardziej licznie będziemy przychodzić na po to, żeby pojeździć na łyżwach na nowoczesną, na nową halę lodową. I te podziękowania naprawdę bardzo również należą się mieszkańcom, którzy na każdym kroku wspierali i motywowali mnie do działania, aby ta inwestycja stała się możliwa. Proszę Państwa, fundamentalną kwestią przy powstaniu tej inwestycji była decyzja polityczna. I bez niej zapewne też nie byłoby dzisiejszego spotkania. Nie jest tajemnicą, że startowałem z tej samej partii politycznej, z tego samego ugrupowania, które dzisiaj sprawuje władzę. I to oto sprawiło, że faktycznie w programie tej partii rozwój polskiego sportu, rozwój infrastruktury sportowej jest bardzo istotny. I naprawdę warto w tym miejscu podziękować za tą decyzję polityczną, aby wybudować pierwszą w Polsce halę lodową, podziękować panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości wraz z władzami tej partii. Kolejnym bardzo szybkim krokiem, ale również ważnym, była decyzja ministra sportu, pana Witolda Bańki, który natychmiast niemalże wpisał tą inwestycję na listę strategicznych inwestycji dla rozwoju polskiego sportu. Proszę Państwa, inwestycje sportowe potrafią bardzo łączyć. Żadne inne inwestycje bardziej niż te właśnie w sport potrafią łączyć. I chcę serdecznie również za wsparcie podziękować całemu zarządowi województwa łódzkiego na czele z panem marszałkiem Witoldem Stępniem. Mnóstwo wspólnych przedsięwzięć i działań dzieje się w Tomaszowie Mazowieckim obecnie. Ale również wielkie słowa podziękowania chcę skierować do pana starosty Mirosława Kuklińskiego, na jego ręce dla całego zarządu, bo też to wszystko, co się dzieje, jest owocem tejże dobrej współpracy. I na koniec już chciałbym podziękować moim współpracownikom, którzy nie szczędzą zapału i sił, żeby pracować nad tym projektem oraz przedsiębiorstwu, które wygrało przetarg. Szanowni Państwo, wiem, że wykonaliśmy dużo pracy, ale wiem, że jeszcze więcej tej pracy przed nami. Co prawda kilka miesięcy nam zostało do oddania inwestycji, ale z tego miejsca serdecznie Państwa proszę o takie samo zaangażowanie. Po to, żeby przede wszystkim nasi sportowcy, nasi olimpijczycy, ale też przyszli olimpijczycy z Tomaszowa Mazowieckiego, na których bardzo liczę, mogli profesjonalnie trenować, tak aby jak najlepiej przygotować się do najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Teraz o zabranie głosu proszę pana Zbigniewa Brudkę. Człowieka, dla którego nie ma przeszkód. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, szanowny panie prezydencie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wypowiedzieć się w imieniu sportowców, łyżwiarzy. Wspominam mój przejazd z Soczi, kiedy to zdobywałem złoty medal olimpijski. Do dziś kręci mi się łza w oku. I powiem szczerze, tak jak marzyłem o tym medalu olimpijskim, tak bezpośrednio po zdobyciu medalu olimpijskiego marzyłem o hali lodowej. Cieszę się niezmiernie, że doczekałem tego momentu, że jeszcze przed igrzyskami w Pyeongchang dane będzie mi jeździć na hali lodowej w Polsce. Już nie będę musiał wyjeżdżać i moi koledzy i koleżanki z zagranicy, tak wiele oczywiście, aby przygotowywać się do najważniejszych imprez. W jakiś sposób dogonimy łyżwiarski świat, ponieważ oprócz Polaków, oprócz najlepszych łyżwiarzy, Polaków najlepszych łyżwiarzy, no tylko my nie mamy hali lodowej, łyżwiarzy, którzy liczymy się na świecie. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi miasta za inicjatywę, za to, że ta hala powstanie u nas w województwie. Ponieważ jestem mieszkańcem województwa, jest mi niezmiernie miło. Nie obyłoby się pewnie bez wsparcia ministra sportu, pana Witolda Bańki, za co serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że ta hala powstanie bardzo szybko, tak jak zapowiadają państwo, w 10 miesięcy, w roku olimpijskim. Będziemy mogli przygotowywać się już w domu, większość czasu spędzając. Także życzę wykonawcom, aby zdążyli, abyśmy na najbliższych igrzyskach, nie tych oczywiście w Pyeongchang, bo to już lada moment, ale w najbliższych 2022 roku zdobyli kolejne medale olimpijskie, żeby było ich jak najwięcej. Tego wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nasz złoty olimpijczyk teraz za kilka dni jedzie trenować właśnie do Berlina, bo nigdzie bliżej nie ma miejsca. Także rozumiem, że bardzo panu zależy na tym, aby jak najszybciej ta hala tutaj stanęła i rzeczywiście, aby treningi mogły się odbywać blisko domu, blisko bliskich ludzi, którzy są wokół nas wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy ich wsparcia. Szanowni państwo, na ręce pana prezydenta Marcina Witko list skierował Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, do wszystkich uczestników uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod wielofunkcyjną halę, krytą halę lodową w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo się cieszę, że pomysł wybudowania tak ważnego i potrzebnego obiektu sportowego, jakim jest wielofunkcyjna kryta hala lodowa, przeszedł z etapu koncepcyjnego w fazę realizacji. Już niedługo z toru do łyżwiarstwa szybkiego oraz pełnowymiarowego lodowiska i ślizgawki będą mogli korzystać sportowcy, kibice oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i regionu. Mam nadzieję, że otwarcie tego imponującego obiektu nada nowy impuls polskiemu łyżwiarstwu szybkiemu, zasłużonej dyscypliny sportu, w której zdobyliśmy, jeśli się nie mylę, 6 medali olimpijskich. Sukcesy te zapoczątkował drogi naszej pamięci wyścig na 1500 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich Squaw Walley w 1960 roku, w którym to Elwira Seroczyńska zdobyła srebrny medal, a Helena Pilejczykowa brązowy medal. 2 lata temu w Soczi zdobyliśmy 3 medale, w tym jeden złoty Zbigniewa Brudki. Oby dzięki tej powstającej hali z kolejnych Igrzysk Olimpijskich oraz innych imprez mistrzowskich nasi panczeniści wracali z coraz cięższym workiem medali. Godzi się przypomnieć, że ta inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, którego udzielił rząd Prawa i Sprawiedliwości. W dokumentach programowych partii, na czele której mam zaszczyt stać, zawsze przywiązywaliśmy ogromną rolę do kulturowej i społecznej roli sportu i kultury fizycznej. Wskazywaliśmy w nich, między innymi, na najmocniej odczuwalne bolączki w tej dziedzinie. Niski poziom aktywności fizycznej naszego społeczeństwa,
niezadowalający stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz nieodpowiadające naszym narodowym aspiracjom wyniki osiągane przez sportowców wyczynowych. Objąwszy władzę, czynimy starania, by ten stan rzeczy zmienić. Wyrazem i realizacją tej polityki jest właśnie ta Tomaszowska hala. Jej budowa pozwoli na cząstkowe osiągnięcie najważniejszych celów. Otóż dzięki niej zwiększymy stan posiadania obiektów sportowych i rekreacyjnych. Łyżwiarze szybcy będą mieli do dyspozycji doskonale położony, bo w sąsiedztwie ośrodka przygotowań olimpijskich w Spale, nowoczesny tor, na którym będą mogli trenować i doskonalić swe umiejętności, niezależnie od warunków pogodowych. To zaś, oby prędzej niż później, powinno zaowocować sukcesami na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji wzrostem prestiżu naszego kraju, bo jak wiemy, sport jest doskonałym narzędziem budowania marki państw w dzisiejszym świecie. I ostatnia ważna rzecz. Hala w Tomaszowie Mazowieckim będzie dostępna także dla mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu ich aktywności fizycznej, polepszy ich kondycję oraz przyczyni się do wzrostu jakości życia, czego sobie życzymy jak Polska długa i szeroka. Na zakończenie, korzystając z okazji, pragnę życzyć obecnym tutaj Państwu zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a wszystkim osobom w ten czy w inny sposób zaangażowanym w dzieło budowy krytej hali lodowej pogratulować tego wielkiego sukcesu. Zaś panu prezydentowi Marcinowi Witko chciałbym najserdeczniej podziękować za życzliwą pamięć i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Niestety wcześniej przyjęte zobowiązania nie pozwoliły mi osobiście dzielić się z Państwem radością z tego jakże ważnego dla polskiego sportu dnia. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Tak. Szanowni Państwo, to już dzień istotny także dla historyków miejskich, bo myślę, że 10 września przejdzie do historii jako dzień, w którym po raz pierwszy głowa państwa, głowa Rzeczpospolitej odwiedziła mury Urzędu Miejskiego. Pan prezydent Andrzej Duda jest z nami. Panie prezydencie, bardzo prosimy teraz o zabranie głosu. Szanowny panie prezydencie, gospodarzu Tomaszowa Mazowieckiego, szanowny panie ministrze, szanowni panowie posłowie, panowie senatorowie, szanowni państwo przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, panie marszałku, panie wicemarszałku, szanowni państwo radni, panie generale, droga sportowa młodzieży, panie Zbigniewie, mówię także o panu. Witam wszystkich naszych drogich olimpijczyków, naszych medalistów olimpijskich. Witam wszystkich szanownych państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość, myślę, niezwykle radosną. Pamiętam doskonale ten dzień na olimpiadzie w Vancouver, kiedy nasze panczenistki zdobyły po raz pierwszy po wielu latach medal w biegu drużynowym. Medal brązowy. Komentatorzy wtedy mówili, utyskiwali, że nasz sport lodowy, że nasze łyżwiarki szybkie, nasi łyżwiarze szybsi nie mają godnego miejsca w Polsce do treningów. Że nie ma w Polsce, w kraju, w którym jak widać zdobywa się medal, hali lodowej do łyżwiarstwa szybkiego z prawdziwego zdarzenia. To samo powtórzyło się na następnych Igrzyskach Olimpijskich jeszcze mocniej, kiedy pan Zbigniew Brudka zdobył dwa medale, jeden złoty indywidualnie na 1500 metrów na jego koronnym ulubionym dystansie, a drugi razem z kolegami brązowy medal drużynowo. Rok wcześniej zresztą zdobywając także drużynowo brązowy medal też w Soczi na Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, wtedy też komentatorzy mówili, że no, nasi zdobywają medale, a nie mają w Polsce miejsca, w którym mogliby odbywać we właściwych warunkach swoje treningi. Mimo tego, że powstało w Polsce w ostatnich latach wiele obiektów sportowych, przede wszystkim stadionów piłkarskich, cały czas, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową,
wielu dziedzinach sportu mamy jeszcze braki. Braki, które pozostały po czasach słusznie minionych dawnego ustroju, braki, które później trudno było nadrobić w miarę jak Polska stawała się państwem coraz zamożniejszym, kiedy staramy się cały czas gonić zamożne państwa Europy Zachodniej. Ale, proszę Państwa, są w Polsce sportowcy, którzy mimo tych wszystkich trudów, związanych przede wszystkim z rozłąką z rodziną, z dodatkowymi kosztami wyjazdów za granicę na treningi, potrafili zdobywać medale, często też trenując w Polsce w bardzo trudnych warunkach. Sięgać daleko nie musimy. Nie wiem, czy Państwo widzieli obiekty warszawskiej Iskry, na których trenuje nasza złota medalistka, rekordzistka świata, wybitny, absolutnie wybitny sportowiec Anita Włodarczyk. Tak ostatnio ciesząca nas gigantycznym sukcesem na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. I teraz pytanie jest, dlaczego tak jest? Otóż trzeba dobrej woli dwóch podmiotów, aby to się zmieniło. Tego, kto jest gestorem terenu, tego, kto go posiada w swoich rękach i tego, kto może pomóc w finansowaniu takiej inwestycji, bo najczęściej jest tak, że samorząd sam ma kłopoty z jej udźwignięciem. A więc trzeba współdziałania samorządu i władz centralnych. I tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, jest wola tego, aby wreszcie w Polsce były w tych dziedzinach, w których polscy sportowcy są ambitni i pokonują jak do tej pory wszystkie trudności, aby tą sytuację zmienić. Jest wola polityczna na samej górze, bo rzeczywiście ten element jest wpisany bardzo wyraźnie w program Prawa i Sprawiedliwości, ugrupowania politycznego, z którego ja także pochodzę, będąc w tej chwili prezydentem Rzeczypospolitej. I to jest dla nas sprawa ważna, dlatego bardzo chciałem podziękować z tego miejsca i panu prezydentowi Marcinowi Witko i władzom samorządowym Tomaszowa Mazowieckiego, Radzie Miasta. Chciałem podziękować władzom województwa. Bardzo mnie to cieszy, panie prezydencie, że ta inwestycja będzie realizowana. Bardzo mnie to też cieszy, że dostając zielone światło na finansowanie ze strony rządu, dzisiaj też rzeczywiście Prawa i Sprawiedliwości, współdziała pan z władzami województwa, które mają inne pochodzenie polityczne. Ale ten cel budowy hali jest celem wspólnym i zrozumiałym, bo to także promocja miasta, to także promocja województwa. Wierzę w to głęboko, że ta budowa, która zostanie zrealizowana w tak szybkim terminie, oznacza dla Polski w ciągu niewielu lat możliwość organizacji Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim, możliwość organizacji Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim, bo takie parametry będzie spełniała ta hala. Dla Tomaszowa to wielka promocja, ale to też wielkie miejsce rekreacji. Wszyscy widzieliśmy ten film. To nie tylko hala do łyżwiarstwa szybkiego. To możliwość gry w hokeja, to możliwość po prostu jeżdżenia na łyżwach dla zwykłych mieszkańców Tomaszowa, takich, którzy jeżdżą na łyżwach zupełnie amatorsko, to możliwość rozwoju tomaszowskiej młodzieży pod tym względem sportowym, szukania nowych talentów, widzę tutaj pięknych młodych łyżwiarzy, doskonalenia waszego talentu, bo ten już jest sprawdzony, już jesteście wybrani. Mam nadzieję, że będziecie mieli to miejsce, gdzie nie tylko będziecie mogli trenować, dając z siebie siłę i trud, tak? Bo każdy trening sportowy na profesjonalnym poziomie to wiele siły i trudu, ale że będziecie mieli w tym także przyjemność. Czystych, pięknych, nowoczesnych wnętrz, pięknego obiektu, z którego będziecie mogli nie tylko wyjść zadowoleni z treningu, ale dumni z tego, że taki obiekt znajduje się w Polsce, że taki obiekt znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy tą inicjatywę realizują, dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, bardzo dziękuję panu marszałkowi i zarządowi województwa, bardzo dziękuję Ministerstwu Sportu, panu ministrowi Witoldowi Bańce, ale bardzo dziękuję także pani premier Beacie Szydło, bo przecież to wszystko jest element także i budżetu państwa, te wydatki, a więc jest to decyzja rządowa. Bardzo dziękuję wreszcie władzom Prawa i Sprawiedliwości za to, że od samego początku
ten cel realizacji obiektów sportowych, powtarzam, różnych, był tak mocno wpisany. Dla Tomaszowa to centrum sportu, to centrum także i rozrywki, bo przecież będzie można w hali organizować koncerty, ona będzie rzeczywiście halą wielofunkcyjną, pomieści prawie 10 tysięcy osób. Przy obserwowaniu zawodów w łyżwiarstwie szybkim to będzie, o ile pamiętam, około 3 tysięcy widzów, którzy będą mogli wejść na halę i te zawody oglądać. Proszę Państwa, dzisiaj po wybudowaniu tej hali, kiedy ona już będzie oddana, kiedy wstęgi zostaną przecięte, kiedy pojawi się w niej możliwość właśnie organizacji tych wszystkich wielkich wydarzeń, zwłaszcza wielkich wydarzeń sportowych o charakterze europejskim czy światowym, czy Mistrzostw Polski. Jakże specjalnego brzmienia nabierze ta piosenka, a może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa, na zawody w łyżwiarstwie szybkim. Na zakończenie, proszę Państwa, wrócę jeszcze do historii, której elementy widzieliśmy tutaj na tym pięknym filmie, krótkim, zapowiadającym tą wielką inwestycję. Otóż trzeba zdecydowanie wspomnieć człowieka, który był animatorem łyżwiarstwa tutaj w Tomaszowie, który był nie tylko animatorem łyżwiarstwa, ale był w ogóle animatorem sportu, o którym można przeczytać zwykłe wpisy zwykłych ludzi w internecie, że mimo tego, że dzisiaj są już, delikatnie mówiąc, w poważnym wieku, to nadal mają wysportowaną sylwetkę, bo tak bardzo zarażał kulturą fizyczną, sportem, a przede wszystkim łyżwiarstwem. Wspomniany tutaj tor przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie, tor najpierw naturalny, a potem ten właśnie sztuczny, który był tutaj pokazywany, który funkcjonuje do dzisiaj, ale oczywiście do tej pory nigdy nie zadaszony, powstał właśnie między innymi z jego inspiracji. Mówię o panu Bogdanie Drozdowskim. Pierwszy tor w ogóle, jaki stworzył w Tomaszowie, to był tor przy szkole podstawowej numer 11, który zbudował razem z uczniami wokół szkolnego boiska. To wtedy w Tomaszowie zaczęło się tak naprawdę łyżwiarstwo szybkie. Dzisiaj młodzi ludzie trenują, dzisiaj tu jest to swoiste centrum polskiego łyżwiarstwa szybkiego. Cieszę się ogromnie, że tutaj powstanie ta hala, że, proszę Państwa, obiekt sportowy nie zostaje oddany pod budowę kolejnych apartamentów czy mieszkań, że na ten cel w Tomaszowie znajdą się inne tereny, że tu właśnie, w tym miejscu powstanie dzisiaj hala sportowa, hala lodowa z prawdziwego zdarzenia, która będzie realizowała to wielkie marzenie. Pana Bogdana niestety nie ma już z nami, odszedł w marcu tego roku, wiem, że na sali jest jego małżonka. Składam na pani ręce wielkie podziękowania za tą inspirację łyżwiarstwem Tomaszowa i Tomaszowian, i za to dzieło, które teraz znajdzie tak piękne zwieńczenie w tej wielkiej realizacji inwestycyjnej władz miasta, pana prezydenta Marcina Witko, władz województwa i władz państwowych, czyli polskiego rządu. Cieszę się ogromnie, proszę Państwa, że mogę być dzisiaj tu z Państwem jako prezydent Rzeczypospolitej i tą pierwszą wielką inwestycję w polskie łyżwiarstwo szybkie w celu podniesienia go nie tylko pod względem wyników sportowych, ale także warunków treningowych na poziom światowy erygować. Wierzę w to, że zostanie zrealizowana także jeszcze przed olimpiadą, najbliższymi igrzyskami w Korei. Będziecie Państwo mogli na tej hali trenować i to chociaż odrobinkę, chociaż czasu nie będzie za wiele, pomoże Wam w zdobyciu następnych olimpijskich laurów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pani Bogumiła Drozdowska. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy. Proszę jeszcze spocząć na chwilę przed panem. Dużo obowiązków dzisiaj ważnych. Tak, wszyscy dzisiaj mówimy o akcie erekcyjnym, dlatego chciałabym, abyśmy wszyscy byli świadomi jego treści. Pozwolą państwo, że go teraz odczytam.
W czasie, gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda, prezesem Rady Ministrów Beata Szydło, ministrem sportu i turystyki Witold Bańka, prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, starostą tomaszowskim Mirosław Kukliński, marszałkiem województwa łódzkiego Witold Stępień, dziekanem dekanatu tomaszowskiego ksiądz Zygmunt Nitecki, a zarząd spółki akcyjnej Rosa But, wykonawcy inwestycji, reprezentowali Roman Saczywko i Ryszard Stąpur. Obiekt został zaprojektowany przez Sylwestra Piętaka z biura architektonicznego MB Architektura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie koncepcji opracowanej przez Tomasza Głażewskiego i Michała Gole z biura architektonicznego For Design, architekci i inżynierowie spółki z OO. Rozpoczęto ważny etap w rozwoju łyżwiarstwa szybkiego w Polsce. Inwestycja ta stanie się wizytówką kraju, regionu i miasta. Będzie służyła wielu sportowcom. Niniejszym wiadomym czynimy, że dzisiaj ten akt erekcyjny pod budowę pierwszej w Polsce wielofunkcyjnej krytej hali lodowej w Tomaszowie Mazowieckim wmurowany został, o czym poświadczają składający podpisy. Bardzo proszę teraz młodych panczenistów. Zapraszam. To dla was ta hala jest budowana, więc będziecie świadkami tego wydarzenia. Prosimy o zajęcie miejsca na scenie. To też będzie symboliczne, że składaniu podpisów asystować będą młodzi sportowcy. I kolejno będę prosiła o składanie podpisów pod aktem, a potem pozostanie na scenie. W pierwszej kolejności zapraszam prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo i proszę panie prezydencie o zajęcie miejsca na środku sceny. W imieniu ministra sportu i turystyki akt podpisuje poseł Marek Matuszewski, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sejmie. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Proszę zająć miejsce obok pana prezydenta. Teraz poproszę marszałka Witolda Stępnia. Dziękuję. Zapraszam do podpisania aktu starostę Mirosława Kuklińskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszam prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Z drugiej strony. Zapraszam przedstawiciela wykonawcy, pana Ryszarda Stąpura, dyrektora Rosa But. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Zbigniewa Brudkę, reprezentanta Narodowej Kadry Panczenistów. Dziękuję bardzo.
Do podpisania aktu zapraszam Karolinę Bosiek, zawodniczkę integracyjnego uczniowskiego klubu sportowego Tomaszów Mazowiecki. Bardzo proszę. Dziękujemy. Jest nam potrzebny jeszcze jeden podpis. O jego złożenie bardzo proszę Karolinę Gąsecką, zawodniczkę integracyjnego uczniowskiego klubu sportowego Tomaszów. Bardzo proszę. Wszystkie podpisy zostały złożone. Wszystkie podpisy w naszej obecności zostały złożone. Dlatego teraz bardzo proszę księdza dziekana Zygmunta Niteckiego o poświęcenie tego aktu, a także kamienia węgielnego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co by złe było samo z siebie, o ile przyjmujemy to z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten kamień węgielny podkrytą halę lodową w Tomaszowie Mazowieckim. Pobłogosław to dzieło rąk ludzkich i błogosław ludziom, którzy to dzieło będą wznosili, aby służyło na większą chwałę Boga i ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy księdzu za dokonanie poświęcenia kamienia węgielnego. Teraz pana prezydenta Tomaszowa będę prosiła o wręczenie kopii tego aktu, które już zostały wcześniej podpisane. A w tym czasie pan prezydent Andrzej Duda będzie tutaj trzymał ten akt. Mogą państwo już usiąść, tak. Wszyscy uczestnicy dostają kopię opatrzoną lakową pieczęcią. Jedna kopia zapasowa. No, proszę państwa, teraz ta część wymagająca... tak, zadziała na pewno. Panie prezydencie, to teraz prosimy o zwinięcie w rulon tego aktu. Czy wszyscy już go widzieli, czy fotografowie zdążyli go uwiecznić? Bo za chwilkę zniknie z naszych oczu i zostanie zamurowany, kto wie, kiedy ujrzy światło dzienne ponownie. Ten akt reakcyjny zostanie włożony do specjalnej tuby, tuba zaś we wnętrzu kamienia węgielnego i za chwilkę będziemy go murować. Tak, teraz możemy włożyć już tubę do kamienia węgielnego. Tam jest przygotowany specjalny otwór. Jest już wiaderko z cementem, jest kielnia. Panie prezydencie, pan będzie miał przyjemność pierwszy nałożyć te substancje, które utrwali nam na wieki akt erekcyjny wewnątrz. Dobrze, możemy poprosić teraz o nałożenie pierwszej warstwy. Tak jest, bardzo dziękujemy. Pan poseł Marek Matuszewski będzie mógł kontynuować dzieło. Bardzo proszę. Pan poseł, przypomnę, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sejmie. Tak. Można śmiało więcej tej
tej zaprawy nałożyć. Tak. Dobrze, proszę odłożyć kielnię. Teraz prosimy marszałka województwa łódzkiego, pana Witolda Stępnia. Musi się cały ten otwór wypełnić zaprawą, więc proszę nie żałować. Tak, dziękujemy. Tak jest. Jeszcze starostę Tomaszowskiego, pana Mirosława Kuklińskiego prosimy. O, też o wykonanie tej czynności. No, nie może się obyć bez pana prezydenta Marcina Witko. Panie prezydencie, śmiało, prosimy. Tak. To jeszcze nie koniec. Przedstawiciel wykonawcy Ryszard Stąpur, dyrektor Rosabud, też musi umiejętnie i fachowo nałożyć zaprawy do wnętrza kamienia węgielnego. Tak jest. Poszło dobrze, więc to zwiastuje szybkie ukończenie inwestycji. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Pan Zbigniew Brudka, prosimy. Szerokim gestem tam podpowiadają państwo, chcą widzieć, żeby to pięknie zostało utrwalone. Tak? Można trochę posadzki też, zabytkowy parkiet chętnie przyjmie zaprawę. Tak? Karolina Bosiek, dziewczyny, teraz wasz czas. Poradzicie sobie znakomicie na pewno. Przypomnę, to zawodniczka integracyjnego uczniowskiego klubu sportowego Tomaszów Mazowiecki i Karolina Gąsecka, również z tego klubu. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak się składa, że w tym roku Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego obchodzi 95. rocznicę powstania. Panie prezydencie, to jeszcze na koniec wisienka na torcie i to również należy włożyć do kamienia węgielnego, aby po latach, jeśli będziemy kiedyś otwierać być może tą tubę, i ten znak świadczył o momencie historycznym, w którym rozpoczęto budowę. Dobrze, kamień węgielny jest już przygotowany, ale należy go jeszcze zamknąć. Jest przygotowane stosowne wieko, na którym jest umieszczona informacja. I teraz będę prosiła o przykręcenie tej tablicy, ale wcześniej jeszcze musimy wypełnić do końca zaprawą. I to się właśnie teraz dzieje. Przykręcanie śrub to także nie jest czynność bez znaczenia. Zostały także wytypowane 4 osoby, każda do jednej śruby. Rozumieją Państwo powagę sytuacji. Dobrze, myślę, że już zaprawy jest wystarczająco. Proszę teraz o nałożenie tablicy. No, widzę, że fachowcy są na sali. To dobrze. Tak. Tablica została nałożona. Dobrze. I teraz prosimy o przykręcenie śrub. Są wytypowane 4 osoby. Pan prezydent Andrzej Duda, prezydent Marcin Witko, Karolina Bosiek i Karolina Gąsecka. Proponuję może te przednie szyby, tam panowie prezydenci, dziewczyny, te dwie pozostałe. I teraz proszę się pięknie uśmiechnąć, spojrzeć w stronę kamer. Ten moment na pewno będzie uwieczniony i będzie obecny w domach nie tylko polskich sportowców, ale tych wszystkich, którzy kochają sport. Myślę, że wielkie brawa teraz za przeprowadzenie tej logistycznie niełatwej sytuacji na scenie. Należą się wszystkim uczestnikom. No, tak wygląda profesjonalnie przygotowany kamień węgielny pod profesjonalną wielką inwestycję. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej części naszej uroczystości. Serdecznie dziękuję.